W RMF FM i na RMS24Pl Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Marcin Mastalerek. Dzień dobry witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Duda prezydentem przydło premierem. To kim po wyborach będzie Jarosław Kaczyński? Mam nadzieję, że kingmakerem. Pan premier Kaczyński. W tym przypadku Queen Makerem. Ma pan rację. Pan... King makerem, Queen Makerem, czyli będzie makerem. Pan premier Kaczyński, kiedy 11 listopada ogłaszał, że Andrzej Duda będzie kandydował, był krytykowany przez wielu. Okazało się, że po raz kolejny miał rację, zjednoczył prawicę i dziś jesteśmy na dobrej drodze. Tyle, że wtedy miał żeby... dobry przekaz. Nie chce być prezydentem, chce być premierem, a teraz się okazało, że nawet premierem być nie chce. Nie, przede wszystkim dzięki Jarosławowi Kaczyńskiemu została zjednoczona prawica. Bez niego nie byłoby zwycięstwa, nie byłoby możliwości dziś wygrania wyborów parlamentarnych. No dobrze, ale nie odpowiada pan cały czas na pytanie, to kim on będzie. No bo wiemy, że queenmakerem, kingmakerem, ale to wszystko będzie już za nim. I co on wtedy będzie robił? My dziś yy, rzeczą Ostatnią, którą chcielibyśmy robić i którą będziemy robić, to dzielenie skóry na niedźwiedziu. Trzeba wygrać wybory, o tym mówi Beata Szydło, do tego jest bardzo daleka droga. My pokornie idziemy pracować, nie będziemy mówili, kto kim będzie. A pamięta pan, żeby taki eksperyment szef partii nie zostaje premierem, kiedyś dobrze się w Polsce skończył? Jest dopiero 20, 26 lat demokracji, no, Ale spójrzmy Mamy na te młodą, 26 lat Mamy młodą demokrację. Olszewski z Kaczyńskim, Buzek z Szaklewskim, Marcinkiewicz z Kaczyńskim, zawsze to nigdy to dobrze nie zagrało. No panie redaktorze, no ale przecież pani premier Kopacz też nie jest szefową partii, jest tylko a, pełniącą jest? obowiązki, jest pierwszą wiceprzewodniczącą. No ale no, tego no, się nikt szefrem tego szefrem się nie, był nie Donald, Formalnie był Donald Tusk, który z niej wyszedł, bez czego formalnie zobaczymy, kto będzie szefową wiceprzewodniczącą, wiceprzewodniczącą ale rzeczywistą po przewodniczącą. No. No tak, ale nie ma mandatu, nie uzyskała mandatu, nie została nigdy wybrana, a tego niech się nikt nie czepia. Niech się pan o platformę nie martwi, niech się pan martwi o PIS. Więc pytam, czy pamięta pan, żeby taki eksperyment ja dobrze się ja skończył? Dziękuję, że pan redaktor się martwi, a, ale oczywiście. zapewniam pana. Po myśląc o tym, jak wy sobie po, poradzicie. Poradzimy sobie, naprawdę. Nie martwimy się o to, co było z premierem Buskiem, nie martwimy się o to, co było wcześniej. Beata Szydło sobie poradzi. Wie pan, ja ją a... obserwowałem, obserwowałem Beatę Szydło codziennie, pracując z nią kilkanaście godzin. Em, I jest pan, na pan tym. Wie pan, jak na mnie za plecami mówią. No. Brajwik. Skoro poradziła sobie w kampanii z facetem, o którym mówią za plecami Brajwik, to sobie poradzi. A co ma takiego w sobie Beata Szydło, czego nie ma prezes Kaczyński? No to są zupełnie yy, to dwa inni politycy. To inaczej. Dwóch, ma, dwoje innych polityków. Co ma takiego, co predestynuje ją do bycia lepszym premierem? Czy ma większe doświadczenie, czy ma większą polityczną mądrość, ma większe międzynarodowe obycie? No cóż takiego, co sprawia, że to Szydło będzie lepszym premierem niż Kaczyński? To pan premier Kaczyński zdecydował, że będziemy szli, że Zjednoczona Prawica będzie szła z kandydatem na premiera panią prezes Szydło. I to jego trzeba o to pytać. Ale ja... pytam rzecznika partii, usta partii. Co ma takiego w sobie bardziej predystynującego do roli premiera Zarówno szydło? pan prezes Kaczyński ma swoje zalety, jak i pani prezes Szydło. Dziś nie będę... Pan mi zadaje takie pytanie. Kocha pan bardziej mamusię czy tatusia? Nie, ja, to, ja nie mówię... Tak, ja nie... Jak sobie będziemy. Ja rozmawiali. nie pytam o, o pańską miłość, bo wiem, że pewnie najbardziej pan ko kocha własną żonę, tylko pytam, dlaczego Szydło nie Kaczyński. Nie mogę tego zrozumieć. Znaczy, rozumiem na poziomie marketingu. Rozumiem na to poziomie pierarskiej. teraz, jak już pan powiedział, pozdrawiam. Najbardziej na po cię kocham. Więc na rozumiem na poziomie marketingu, PR-owskiej sztuczki, tylko pamiętam, że PiS to. Nie jest żadna zawsze sztuczka. mówił, brzydzimy się takimi zabiegami. Brzydzimy się takimi sztuczkami i oto dzisiaj w kampanii wyborczej po taki właśnie zabieg sięgacie. No oczywiście, że to nie jest taki zabieg. Beata szydło sprawdziła się w kampanii parlamentarnej i ona była. Twarzą tej, przepraszam, prezydenckiej sprawdziła się w tej kampanii. To nie jest żadna PR-owska sztuczka. Jest. Nie jest, jest bo jeśli szef partii wysuwa do boju o pre premierostwo, chociaż zawsze mówił, że szef partii powinien być premierem i on zawsze marzy o tym, żeby być, być premierem i chce być premierem, wysuwa kogoś innego, no to pachnie zabiegiem marketingowym, takim, że uznaliście, że Szydło zdobędzie więcej głosów dla PiSu. Zresztą wasze badania też to potwierdzają niż Jarosław Kaczyński. Przede wszystkim, panie redaktorze, my jesteśmy uczciwi, bo zarówno przed wyborami pokazujemy swój program, a jesteśmy jedyną partią, która ten program ma, ale pokazaliśmy też kandydata na premiera. A jak było z Platformą? No dostali Eweko, patrz jak kota w worku. No tak, głosowali na Ewę Kopacz, ona była liderem. On, czy, czy Platforma Obywatelska szła z e, Ewą Kopacz jako kandydatem na premiera? Nie. Nie? Wszystkie no, Wszystkie pan funkcje, że tam się tylko dla Donalda, Donalda, nie, no bo ona też jest wybrana wiceprzewodniczącą. Nie wiem, czy pan pamięta, oni też mają takie wybory wiceprzewodniczących. Tak, ale coś pan chciał dokończyć o, o Brukseli, o Tusku. Nie, chciałem zapytać. No, nie, że wiąże się to z tym, że Tusk wyjechał do Brukseli. Nie czego ktoś. tylko zbiegł. No, tak, to, to, to. dobrze. On, rzeczy po imieniu. To dlaczego prezes Kaczyński mu gratulował tej ucieczki? No, bo to dobrze dla Polski. No, ale ucieczka, tak? Ucieczka Donalda Tuska i prezes na, na sali sejmowej mu jej gratuluje. Ja nie, byłem przy tym, nie byłem przy tym przy tym, jak prezes. No, nie, nie pamięta nie wiem, pan co takiej powiedział. sceny? Jak Jarosław Kaczyński. No, ale ja nie mogę powiedzieć, nie mogę powiedzieć że Tusk... mówił, że mu gratulował. A ja gratuluje. nie mogę powiedzieć, że Donald Tusk zbiegł do Brukseli. Zostawił platformę. Nie, dziś, pewnie, dziś pewnie oni zrozumieli, że zostawił ich w, w ciężkich czasach. Pokażecie też resztę rządu przed wyborami? Czy tylko premier? Nie, to się nie sprawdza. W... Bo były takie pomysły, że by lipcowa konwencja, programowa i tam. Cały rząd al gabinet cieni. Nie, oczywiście pokażemy, tam będzie drużyna, tam będą eksperci, tam będzie program, ale to się w Europie kontynentalnej nie sprawdzało takie. No, pamięta pan, jak platforma pokazywała gabinet cieni, pamięta pan, ilu z nich zostało później ministrami? Będzie drużyna, osoby, które będą ministrami, wiceministrami, szefami dużych instytucji. I będzie ona pokazana na lipcowym kongresie. No, czyli, w to, czyli to będzie gabinet cieni. No nie w takim sensie, jak jest to w Wielkiej Brytanii. Ale rozumiem, będzie wiadomo, kto za co będzie po wyborach odpowiadał, jeśli PiS przejmie władzę. Nie, nie będzie, nie będzie to podzielone na ministerstwa, będzie to szerzej pokazana. pokazane Aha, to jest grupa ludzi. Która tak, będzie... będzie to grupa ludzi, grupa ekspertów. A szefa sztabu kiedyś powołacie? No powołamy i to szybciej niż yy, się niektórym wydaje. Czyli? Jak pan kilka godzin wytrzyma, to dziś zostanie przedstawiony yy, szef, szef sztabu. sztabu. Najprawdopodobniej dziś, tak. A to będzie Marcin Astelerek? Nie, zaprzeczam. To będzie ktoś, kto nie był w sztabie e, w wyborach prezydenckich. A czy możemy, to nie mogę być ja. Czy możemy też liczyć na to, że prezydent Duda przyjdzie na inaugurację kopaczobusa i powie Ewo życzyć powodzenia w kampanii? Wątpię, że, ta, że taki kopaczobus w ogóle ruszy, więc to jest, pytanie, to jest pytanie czysto hipotetyczne. Wątpię, bo to, to Beata Szydło... Jeździła z Andrzejem Dudą Dudabusem, bo to było prawdziwe, to było autentyczne. To nie była sztuczka PR-owa. Duda tam słuchał, e, rozmawiał z ludźmi i tak samo chce postępować Beata Szydło. Ja cieszę się z tego miłego gestu prezydenta elekta wobec Beaty Szydło. Chciałbym zasłużyć pod koniec kadencji na ocenę wyborców, że jestem prezydentem wszystkich Polaków. Tak mówił tuż po wyborze Andrzej Duda. Myśli pan, że uczestnictwem w takich eventach jak ten Szydłobus zasłuży sobie na Taką ocenę? Tak, ja bym raczej zdziwił się, gdyby pan prezydent Elekt nie przyszedł, nie życzył powodzenia, by Szydło nie przekazał tego Szydłobusa, bo powiedział wyraźnie, że ten e, autobus, ten autosan jest symbolem rozmowy i on życzy wszystkim politykom. On to powiedział bardzo. No dlatego pytam, czy e, na Kopaczobusa też przyjdzie? Jakby, jakby ewakuować Wąt, go zaprosiła. Wątpię, że taki ruszy. Pamięta pan 16 bronkobusów, które jeździły puste. To co ma, miałby przyjść na inaugurację pustego kopacza? Ale takie zachowania to będzie standard tej prezydentury, czy tylko standard prezydentury elekcyjnej? No, miłe gesty są gesty, gesty polityczne i wysyłanie do boju Prawa i Sprawiedliwości i kibicowanie no. Prawa i Sprawiedliwości w wyborach. Przede wszystkim zaprzysiężenie jest z tego co pamiętam 6 sierpnia Świetnie pan i wtedy będzie Andrzej Duda. Dlatego prezydentem. pytam, czy to będzie standard elektrem. całej prezydentury. Ja sądzę, że o tym, czy ktoś jest prezydentem wszystkich Polaków, decydują działania takie jak na przykład podpisywanie lub niepodpisywanie wszystkich ustaw danej partii. Pani no, czy przychodzi się na konwencje partyjne i zaczyna kampanię razem z Batą Szydło? No, przecież to było podziękowanie. No. Ja bym naprawdę raczej zdziwił się. Życzenia powodzenia w jak, kampanii. Zdziwiłbym się, gdyby Andrzej Duda, który wiele zawdzięcza środowisku prawa i sprawiedliwości zjednoczonej prawicy, nie przyszedł pożegnać się i podziękować się ludziom, którzy zrobili mu kampanię. Raczej tego bym się dziwił. Ale wie pan, dlaczego Bronisław Komorowski był prezydentem partyjnym? Bo podpisywał, kwitował wszystkie ustawy. I sądzę, że... Andrzej Duda ustaw PiSu, jeśli dojdzie się do władzy, nie będzie kwitował. No, będzie nie, się przeciwstawiać. One przeciwstawia. przede wszystkim nie będą antyspołeczne, więc a prezydent Komorowski kwitował antyspołeczne, antyobywatelskie ustawy, więc my mamy taki program, że takich ustaw na pewno nie będzie. Marcin Mastalerek, dziękuję bardzo. Dziękuję.